Cześć, tutaj Tomek Kopyra z blogu blogkopyra.com. Zachód słońca, jak widzicie, piękna sceneria. Ja może jestem trochę niedoświetlony, ale to jest nieistotne. Fajnie będzie za to widać piwo, mam nadzieję. A piwo to Little Things That Kill, Batch 4, czyli małe rzeczy, które cię zabiją, czy które cię dopadną, nie wiem jak to powiedzieć. To jest lekkie piwo, a violently hoppy little beer, czyli jakby to powiedzieć, violently to było violent, przemoc, ale no tak brutalnie nachmielone małe piwo. 3,9%, to jest warka czwarta, która była chmielona Chinook, Amarillo i Mosaic. Piwo ma 11%, 11 stopni plato, jak widzicie pięknie tutaj słońce w nim pracuje. 11 stopni plato, 3,9% alkoholu. 3,9% alkoholu. Słody to Pale, Cara, Pils i Munich. Generalnie to piwo to jest warka czwarta, a widziałem na stronie browaru Weird Beard, że tych warek jest już 6. Oni zmieniają chmielenie, zasyp pozostaje cały czas ten sam. No, spróbujmy, czy rzeczywiście jest to, o co chodzi. Czy będzie trochę podobne do Szarka, czego bym jakby się spodziewał? Czy rzeczywiście jest tak fest nachmielone? Otwieracz z czasz... O, co to się dzieje? Co to się dzieje? Awaria. Nie wstrząsałem nim, więc chyba coś złego się zaczęło z nim dziać. No, gashing, typowy gashing. Tak to wygląda, niestety. Mam nadzieję, że piwo nie jest zepsute, ale może im dofermentowało, no bo faktem 3,9 z 11 to jest mało. To jest mało. Z 11 spokojnie można te 4,9 wyciągnąć. W Polsce wyciągają pewnie i 5 z hakiem. Aromat na szczęście jest bardzo dobry. Chmielowy, cytrusowy, grejpfrutowy, wyraźnie czuć amarillo. Solidne zmętnienie. W rzeczywistości, znaczy ja widzę je gorzej niż wy. Widzę więcej tego zmętnienia niż tutaj pod światło. Bardzo obfita piana, jak widzicie. Ono się troszkę ogrzało, bo jest to trzecie piwo, które degustuję podczas tej jakby wędrówki, ale... Na szczęście poza przegazowaniem wszystko jest ok. Nie ma żadnych kwaśnych nut. Jest wyraźna goryczka. Jest bardzo rześkie. To wysokie nasycenie jeszcze podkreśla tą rzeźkość. Co prawda ja nie lubię tego w ale no tutaj trzeba powiedzieć, że rzeczywiście przez to jest jeszcze bardziej rzeźkie, jeszcze bardziej no sprawdza się jako ten taki takie orzeźwiające piwo, taki refresher na właśnie takie upalny wieczór. Bardzo obfita piana, no przegazowane, ewidentnie przegazowane. Może jakieś tutaj złapiemy ten. Bańka się zrobiła. No trochę szkoda piwa, bo piwo bardzo dobre. Piwo jest z browaru, jak mówiłem, Weird Beard Brew Co., czy Company z Londynu. A trafiło do mnie z Krainy Piwa. Kraina Piwa to jest hurtownia, z którą współpracuję i generalnie wy jako klienci detaliczni nie możecie tam kupować, ale możecie na przykład namówić wasz sklep, żeby się skontaktował z Krainą Piwa i tam zamawiał różnego rodzaju importowane piwa, na przykład z browaru Weird Beard. Pięknie się to prezentuje, piękne i ten zachód słońca, naprawdę nieźle. Bardzo rzeźkie, bardzo lekkie, rzeczywiście bardzo lekkie. Goryczka mogłoby być lepiej. Powiem szczerze, że ten The Reach z Harvey Stone jednak był bardziej goryczkowy. Tu jest lepszy aromat.
jest bardziej owocowy, bardziej cytrusowy, bardziej chmielowy. Natomiast tam był zdecydowanie lepsza goryczka. No tak czy owak, jakby polecam piwa z browaru Weird Beard. To jest kolejne, które no poza tym gashingiem było naprawdę, naprawdę bardzo dobrze. Tak wygląda gashing taki spowodowany na przykład przez jakieś grzyby w słodzie. Natomiast to, co było tutaj, to było ewidentnie piwo przegazowane. Moim zdaniem oni je za płytko odfermentowali. Ja je przechowywałem w temperaturze pokojowej i ono sobie dofermentowało po prostu. Dofermentowało i drożdże zjadły cukier, który tam był. No trochę błąd w sztuce, bo nie powinni butelkować piwa niedofermentowanego. Wasze zdrowie.